Na początku chciałem powitać Państwa serdecznie. Witam wszystkich. Tak, od nowego roku nowy wydział, znaczy wydział, który został, wydział został podzielony na dwa, czyli ten, którym ja się będę zajmował, czyli Wydział Sportu i Turystyki. A drugi będzie, to będzie kultura. Plan działania na najbliższe miesiące, lata? Może na nas na najbliższe tygodnie i miesiące, czyli na początku trzeba określić jasne zasady przyznawania środków, finansowania klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych. I wiem, że styczeń to jest okres, kiedy właśnie te dotacje, te środki się przyznaje i to jest właśnie taki plan na, no, na teraz. Ten system, który funkcjonował do tej pory według Pana, efektywny, dobry, czy należy go zmienić? Czy był efektywny, to można porozmawiać z działaczami sportowymi z różnych dziedzin. W większości, czy w dużej mierze była, czy były preferowane kluby, nie były jakieś pojedyncze, nie było jasnych zasad rozdziału tych środków i właśnie dlatego nacisk będzie na w miarę przejrzyste, jasne, czytelne zasady przyznawania tych środków, nie jakieś uznaniowe, tak żeby to wszystko ładnie funkcjonowało i te kluby wiedziały, czego się mogą spodziewać. Czy będą brane pod uwagę wyniki sportowe klubów właśnie w przydzielaniu tych środków? Oczywiście, też będą brane pod uwagę, jak najbardziej.